GTD 350 jest dwuwałowy. Tutaj z przodu mamy 8-stopniową sprężarkę z 7 stopniami osiowymi i 1 stopniem odśrodkowym. Powietrze na tych stopniach jest stopniowo sprężane, dostaje się na sprężarkę odśrodkową i ta sprężarka wyrzuca powietrze do kanałów powietrznych, które dalej prowadzą powietrze na zewnątrz konstrukcji silnika. Tymi kanałami powietrznymi powietrze dostaje się do cylindrycznej komory spalania. Komora spalania zaopatrzona jest w 2 wtryskiwacze. Jeden rozruchowy z urządzeniem zapłonowym i drugi roboczy, używany do ciągłej pracy tego silnika turbinowego. To jest silnik turbinowy z tak zwaną wolną turbiną. I teraz co się dzieje? Gazy biegną w stronę przeciwną niż dostarczane do komory spalania powietrze. Gazy po drodze trafiają na turbinę osadzoną na wspólnym wale ze sprężarką. Ta turbina napędza sprężarkę. Następnie gazy biegną i omijają, napędzają łopatki kolejnej turbiny, dwustopniowej turbiny, tak zwanej wolnej turbiny, osadzonej na drugim wale. Ta wolna turbina obraca się niezależnie od wału turbiny napędzającej sprężarkę. I teraz ta wolna turbina przez zespół przekładni połączona jest tutaj z wałem wyprowadzającym napęd na przekładnie śmigłowca. Gazy następnie po minięciu turbiny napędowej wydostają się na zewnątrz 2 rurami wylotowymi. I teraz w zależności od tego, czy jest to prawy czy lewy silnik, można te rury albo z prawej, albo z lewej strony na obudowie silnika zamontować. Tutaj znajduje się taki sporych rozmiarów reduktor składający się z 2 niezależnych zespołów kół zębatych. Jeden reduktor napędzany jest przez wał sprężarki i turbiny napędzającej sprężarkę, ten pierwszy wał. Na nim jest zamontowany prądorozrusznik, na nim jest zamontowana pompa paliwowa i pompa olejowa. Drugi niezależny zespół przekładni to jest przekazanie napędu z wolnej turbiny na wyprowadzenie napędu, na wał napędowy. Następnie tutaj ta przekładnia napędza zespół przyrządów, urządzeń, koordynujących pracę obu silników turbinowych w zespole.